No witam kochani, 18 października, tym razem witamy ze Skolbina. Przyjechaliśmy z Pawłem, bo jutro jest wyciąganie jachtów, także Burbonik sobie odpocznie, już przestanie brzuszek moczyć, a my za to popracujemy trochę, zobaczymy ile tam pracy będzie potrzeba włożyć. Pogodę mamy całe szczęście bardzo fajną, jak widać. Czyste niebo. Temperatura jakaś tam nie jest do opalania i kąpieli, ale przyjemnie. Można się poruszać. No, Pawciu wyjmuje, bo na noc na pewno grzanko będzie potrzebne. Także mamy nową falelkę, więc skorzystamy. No dobra, to co, będziemy się powoli tam wchodzić, pakować, to następnie się odezwiemy wieczorem. I za chwilę zapadnie zmierz. Szykujemy pierwszy ciepły napój, herbatkę. Zakupy zrobione, także z głodu nie umrzemy. Jesteśmy już w rynsztunku bojowym. Przymierzyliśmy na jutro. Wszystko jest ok, zaplanowane. Prace na łódkach tam trwają, też są szykowane do wyciągania, czyszczone. Proszę, foczka, okruszek. Niedawno widzieliśmy się z Robertem z Nemiro. Przyjechał, coś tam zostawił sobie na jutro i pojechał. Idziemy na herbatkę. Kolwinem zapada zmierzch. W porcie coraz więcej osób przyjeżdża szykować łódki do jutrzejszego wyciągania. Właśnie Wojtuś jest na swoim albinie. Przed chwilą się przejechał, wyskoczył na Odrę, przepłynął kawałek, no i wrócił do portu. Ustawia. A my zrobiliśmy herbatkę ciepłą. Próbujemy ogrzewanko, takie samo jakie służyło nam w Szwecji. Tylko już nie ucinaj tego. Tak, kabla już, już zostawiamy, kabel już tak, zostawiamy, spokojnie, w spokoju. Kabel został ucięty w koło brzegu, tak, przez przypadek. No dobrze. To co? W takim razie żegnamy się do jutra. Jutrzejszy dzień pełen pracy będzie, latania, jak wyciągniemy, no to ten czas dopiero będzie widać, co mamy do zrobienia. To na razie. No i witam kochani. Szczecin, Skolwin, 19. Oj, coś mi głos odebrało. O, dobrze, od rana. No cóż, pogoda w Szczecinie dzisiaj troszkę gorsza niż wczoraj, ale dobrze, że nie pada. No trochę wieje. No nie, nie za dobrze jak na wyciąganie, ale no nie jest to bardzo silny wiatr, także pocieszenie. Na zewnątrz już prace przygotowawcze do wyciągania, wszyscy się uwijają. No my generalnie większość mamy zrobioną, nie wiem, teraz tutaj nic nie, za dużo do pracy nie ma, jak wyciągniemy dopiero. Nocka nam minęła dobrze, ogrzewanko chodziło, było ciepło, a to najważniejsze, nie zmarznęliśmy. Odpaliłem teraz laptopa i sprawdziłem tam na filmie, w którym miejscu mają być pozakładane pasy. Widać akurat łódeczka jest w górze, widać gdzie są pasy. No bo w ferworze walki zamalowaliśmy te znaczniki. No zostały zamalowane dopiero, ale zeszlifowane też, bo one były naklejone. No i teraz trzeba będzie to odnowić, ale z filmu wynika, że pas mniej więcej musi być założony, ten tylny, w tym miejscu. A to jest tylny najważniejszy generalnie, bo tu jest akurat śruba, także żeby nie złapać tam gdzieś za śrubę. Przedni to jak włożymy od początku, to możemy ciągnąć aż do oporu, gdzie się zaczyna kill.
No i przedstawienie, czas zacząć. Dźwig już przyjechał. Zaraz będzie działany. Pasy już mamy na pokładzie. Tam z przodu następny. Dźwig już kończy rozkładanie powoli tych łap swoich. Na tył dajemy pas z odważnikiem. Pasy na rufie mamy założone. Tu już łódeczki się ewakuują z boku. Wszyscy się uwijają z tymi pasami. Idziemy założyć pas dolny, znaczy ten dziobowy. Dźwig już ma ramię rozłożone prawie, a my mamy założone pasy na dziobie. Zapraszamy na jachcik na chwilę. Kolega, bardzo jeszcze mi raz może Piotr Janek. Piotr klub kajakowy, alchemik, kłaniam się od Olka Doby. Kolega ogląda nasze filmiki, no i postanowił nas odwiedzić. Tak. Bardzo miło. Miło, jak miło, tam? Nawet bardziej miło. Poznać fajnych żeglarzy, miłych, sympatycznych. Także no dzisiaj jest taki napięty dzień, bo patrzymy, już nad nami zawiesia tam wiszą. Także... Trochę tak, tak. Coś, jakiś problem jest troszeczkę, no ale mniejsza z tym. Jakbyście kiedyś mogli, to zapraszamy do Polic, do nas na kajaki. Aha. Ale do której przystani Polica? W tej chwili jesteśmy na ulicy Dębowej, przy Krowim Mostku. Nie wiem, czy pan Paweł kojarzy. To jest... Ulicę Dębową. A uczyszczalnia ścieków w ulicach? Nie, ja tak nie znam, tylko ja mam kolegę, tutaj jest zaraz, tak się pierwsza. Jak jedziecie do Polic, na przykład do Biedronki? No, to po prawej stronie. I wyjeżdżacie ze Stolwina, skręcacie na Światach w prawo? Tak. Później zjeżdżacie z Górki w lewo? Tak. W stronę Biedronki Lidla? No. To tu trzeba w prawo. Aha, a tu nad Łarpią. Ja tu mam nad Łarpią, kolegę, nie? To jest tu, gdzie kiedyś byli. No tam walczymy też o udróżnienie tej łapy, bo kiedyś przez Policję pływały normalnie statki, tak? No, barki, statki pasażerskie, były dwa porty, dwie restauracje, molo dwupiętrowe, także to było tętniącym życiem miasto, które było całe życie związane z Odrą Wodniackie, prawda? No nasi wodarze po II wojnie światowej stwierdzili, że im ta łapia do niczego nie potrzebna, oddawali tam wszystko, co tylko się dało. I zamulili tą łarpię. Z 3-4 metrów głębokości w tej chwili zostało się 20 cm. Tak? Tam chłopaki 1,40 m nie mogą wyjść tu kompletnie już nawet na tej głębszej części łarpi, żeby się po prostu... No, my w Policach to najbardziej znamy Biedronkę i szpital. W tym roku mieliśmy taką niemiłą tam sytuację. Paweł z drabiny, no przed rejsem naszym samym, tym takim do Kopenhagi. I sobie bardzo nieładnie rozerwał rękę, także musieliśmy jechać aż do szpitala. Ale dzielnie popłynął z tym szytą ręką i... No już staramy się, jest Stowarzyszenie Ekologiczne Łarpia, które jakby stara się cały czas wspierać, żebyście mogli wy jako żeglarze zawitać do Polic, a nie tylko mijać, tak? Mhm. Bo to nie o to chodzi, nie? Tak samo Stolwin, Cieśnica, Narwa, te wszystkie przystanie tu powinny tętnić życie. Zresztą kto jak komu, ale wam nie muszę tłumaczyć, jak to wygląda na zachodzie, jak to jest. Tak, w zeszłym roku próbowałem się tutaj dostać na, nie wiem jak się to nazywa, ten pierwszy kanał, znaczy jak się płynie od strony morza i... Zaczynają żeglarze się zaniepokojeni, bo coś dźwig góry, nie? Tak. To tam nie jest chce działać. Wejść. To tam żeśmy popłynęli. Miejmy nadzieję, że się upora. Gonią ludzi. Ja mówię... No, żegnamy naszego kolegę, żeglarza też. Dobra. A dźwig walczy cały czas. No, dźwig.
dźwig zaczyna od nowa. Tym razem wysuwa pierwsze ramię, znaczy tą część ramienia. Przedtem nie wiem dlaczego, ale wysunął przedostatnią, tak. Teraz zaczyna w drugą stronę. A może mu nie chciał ten ostatni wyjść? No, no tak, no coś dlatego, no ale... No wsteczny mu gdzieś... Teraz wychodzi. No i pierwsza łódeczka już się zaczepia. I będzie szła zaraz do góry. To dziękuję. Poszła. No, odwiedził nas Wojtuś teraz. I łódeczka przed nami już, ostatnia idzie teraz. Vega. Puść go na wodę, wyciągniemy, puść go. Przy tej szybkości wyciągania to niebezpiecznie tutaj. No, już powoli, powoli. Co tam się dzieje? O. O. Za mocno założona na ten, na kil. Powinna być za kabestanem trochę, no nie? O, dobra, dobra, nie za mocno. O, tak teraz gdzieś. O. Nie, nie, za daleko, bo na śrubę trafi akurat. O, tak jak teraz, za kabestanem pas, tak dobrze, dobrze. Tak teraz powinno być dobrze. Ostatnie chwile Bourbona w wodzie. Tu mamy założone. To idzie na przód. Tak, te dwie idą. Na dziobie są kiepsko, tutaj, zobacz.
się teraz. I Bourbonik jedzie. No idealnie pas założony. Jeszcze wszystko mokre, trzeba troszkę przetrzeć Bourbonika od spodu. Następne czyszczenie zrobione, przynajmniej już nie przyschnie, nie trzeba będzie później szlifować tego. Farba spisała się bardzo ładnie, farba jest naprawdę super, u mnie też dobrze trzymała. Mej kończy swoją podróż na łoże Nemiro Roberta. Wojtek widzę jeszcze stoi, nie podpływa, no widocznie gdzieś na końcu będzie wyciągany. No dobra, Nemiro już sobie usiądzie spokojnie, a my idziemy na śniadanko. No i godzina 12, najwyższa pora na śniadanko. Ale najpierw praca, potem przyjemności. No ale najbardziej stresujący moment za nami. Jak już stoimy? No jasne, że to też popada w rutynę, no, jak się wyciąga. Wiesz co? Zawsze istnieje. No nie ten ryzyko. Facet piedzi, ten wiesz, ten operator. Operator, fakt. Trochę za nerwowo to podnosi, za szybko, no pewny jest swego, ale tutaj nie można, tak? Bo to nie wiadomo kiedy coś się zahaczy. No ale na razie wszystko idzie dobrze, także może gościu ma farta w życiu po prostu. Tym razem pora na kawkę. To żeby się nie okazało, że ten agregat wiesz, 5 razy włączamy i później już przestaje się zapalać, no nie? No, wyjedliśmy śniadanie, a w międzyczasie proszę, plac się zapełnił już łódkami. Wojtka Albin czeka jeszcze w kolejce, także mam nadzieję, że go upoluję. Jak będzie podnoszony, to wam pokażę ten jacht, który przeprowadzaliśmy, jak on wygląda. No, bardzo podobny do LM-ów, które pokazywałem tam w Kopenhadze. Silnik odkryty, no ale tutaj to często bywa odkryty. Robiłem rekonesans, jak się dostać z boku tam. Tylko nie z boku, no nie? No ale proszę. Tak wygląda tutaj, właśnie dojście będzie. No teraz szukaliśmy jakiś sirup
które pozwolą odkręcić skek tam, no niestety, tu nic nie widać z wierzchu. Sądzimy, że śruby zostały zalaminowane, nie wiem dlaczego, może puszczały wodę. Ktoś kiedyś bardzo dawno zalaminował, bo tam są takie zgrubienia widoczne. No więc skegu nie odejmiemy. Jedyne co to wał do przodu. Więc tu musimy rozebrać, rozkręcić, odkręcić silnik i wał będziemy do przodu wysuwać. No więc idziemy teraz zdejmować powoli śrubę, bo musi być wolny ten koniec z tyłu. I bierzemy się za śrubkę. Innym sposobem spróbujemy to wyciągnąć. Zdejmujemy końcóweczkę, dobra, to mamy, no i zostało zbijanie teraz. Inżyniera już mamy, sprzęt konkretny, będziemy próbować. Tutaj no, no tak, to jest ta. Kiepsko, no bo... To by trzeba było tak. Posłuchaj, bo... Ale pewnie nie jest, ale... Jest! Jest! Zobaczcie, zobaczcie, jest! Wyszła! O, śrubka no. Mamy z klinem. No i dobrze. No i przy takim remoncie trzeba się przyjrzeć dokładnie już. Jak tyle robimy, to rura jest nieźle przykorodowana. Obdrapuję ją, żeby się zorientować mniej więcej. Na ile ta korozja osłabiła to. No później chyba będziemy musieli tu jeszcze się dostać i tu ten laminat i to oblaminujemy dokładnie. A tutaj mamy śruby 3 i to imbusy, które spróbujemy odkręcić. Zobaczymy, jak się będzie można do tego dostać. Czy to zejdzie całe? No nic. Dźwig już się przestawia, zmienił miejsce. Teraz będzie brał łódki z tamtej strony portu. No i niedługo Simba Wojtka będzie tą, którą widzieliście w Kopenhadze i później płynęliśmy nią. To teraz będzie wyciągana niedługo. Przygotowuję już do wyciągania, ustawił. Co wy tak jedziecie? No. To można oddać. Nie, to moja. Kalbinek wygląda od spodu. Trzeba z drugiej strony Wojtek? No. Klina? No i Wojtek już odpina pasy. Także Simba sobie stoi.
No to próbujemy odkręcić jeden element od tego. O, no ładnie poszedł nawet, bez problemów, a drugi no też ładnie. Druga odkręcona. Była, a tam nie. No dobra, czy wyjdzie, czy nie, no, nie trzeba będzie kopać do oka. No i odkręcamy następne. Nie wykluczone, że on się odkręcił. Ale to ja wiem, bo ja to jest. Śrubka wykręcona, dosyć krótka. 35 cm 4. To jedziemy tak. A, to podpora steru jest. Jedziemy następna. No ale zobaczymy, no jak co to, w co ona jest wkręcona, no nie? Takich długich śrub to w ogóle nie ma. Druga i trzecią. Też jest kamieniarnia. No się mówił gdzie, no. Wchodu. No, już jest. No i następny etap. Tutaj chcemy ogołocić to wszystko. Zdejmuję anodę, ale niestety śrubki. Ósemeczki, ale kręci się to wszystko już skrodowane, także opiłowałem tą łepek, spróbuję w ten sposób zdjąć. Gra. Ster już opuściliśmy, prawie spadł sam. Będziemy musieli dołek troszkę podkopać, żeby go wyjąć, bo niestety ćpień jest dłuższy. Ale to tak jest. Co? Prawie w 100%. Wiesz, no ale to nie jest od tego. Już jesteśmy po kolacji. Po burzy mózgów? Tak, po burzy mózgów. Dzisiejszy dzień był owocny. Samo wyciągnięcie poszło ładnie. Później tam parę zadanych tematów, które mieliśmy też. Ster zdjęty i to, no zobaczymy jutro, taka poważna praca, podnoszenie silnika, zobaczymy jak pójdzie, także idziemy lulku wypoczywać, żeby jutro mieć siły do pracy. To dobrej nocki.